dziś ważny krok w kierunku transformacji. Dzień bardzo ważny dla Świnoujścia, Szczecina i całego Pomorza. Również to jest dzień bardzo ważny dla mnie, ponieważ dla mnie był to projekt strategiczny dla zarządu. Pragnę Państwu ogłosić dziś, że uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia na budowę. Mamy decyzję inwestycyjną. Rozpoczynamy budowę pierwszej morskiej farmy na Bałtyku o mocy 1200 MW. Bardzo duże przedsięwzięcie gospodarcze. 19 września podpisaliśmy pierwsze umowy na finansowanie tej inwestycji na 23 lata. Wartość 20 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić tą kwotę. 20 miliardów złotych. Zabezpieczeniem tej kwoty nie są aktywa Orlenu. Zabezpieczeniem tej kwoty jest inwestycja. To największy finansowalny projekt w Polsce. Projekt, który zapewni miejsca pracy, projekt, który zapewni wielki rozwój. Morska farma będzie produkować energii dla około 1,5 miliona mieszkańców. Produkcja energii rozpocznie w 2026 roku. Mamy podpisane umowy z firmami, które będą tą inwestycję wykonywać. Mamy zapięty cały łańcuch dostaw. To nie jest jedyna inwestycja. Oczywiście będą produkowane w Szczecinie gondole do turbin Vestasa. To też następna bardzo duża inwestycja. Bo nie robimy inwestycji sami dla siebie. Tak duży koncern międzynarodowy musi również rozwijać gospodarkę, musi również rozwijać inne gałęzie gospodarki, musi rozwijać firmy, musi być polski łańcuch dostaw w całym tym procesie. To jest konieczne dla rozwoju tych terenów. Inwestycja w fabrykę Vestasa, inwestycja związana z budową pierwszej farmy na Bałtyku. Ale to nie jest dziś ostatnie ogłoszenie. Dziś zaczynamy budować pierwszy port instalacyjny w Świnoujściu. Jeden z najnowocześniejszych portów instalacyjnych w Europie. Jeżeli nie stworzylibyśmy logistyki, która ma zabezpieczyć biznes, a do tego jeszcze spółek serwisujących i wielu innych, których będziemy budować kompetencje, nie moglibyśmy otrzymać finansowania, proszę Państwa. Finansowanie to 20 miliardów, to 25 instytucji finansowych z Polski i ze świata. Czyli te instytucje finansowe wierzą w ten projekt, wierzą w opłacalność tego projektu, wierzą w stopę zwrotu i wierzą w inwestorów, bo inaczej nie byłoby kapitału do tego rodzaju inwestycji. Te wszystkie inwestycje to ponad 1000 miejsc pracy w tym terenie, 1000 miejsc pracy. A nie zawsze, proszę Państwa, było tak. I nie możemy odcinać się od historii w żadnym wypadku. Jeszcze w 2015 roku bezrobocie w zachodnim pomorskim województwie sięgało 13%. Dziś to bezrobocie to jest około 6%. Region doskonale zna słowo prywatyzacja i likwidacja. W 2009 roku 10 tysięcy ludzi. Likwidacja stoczni. To nie tylko kwestia aktywów. To kwestia umiejętności tych ludzi, to kwestia ich inwestycji i państwo, i tej firmy. Ci ludzie wyjechali do innych krajów, tam budują siłę tych gospodarek, nie budują tej siły tu. To jest wielka strata, którą zawsze będzie trudno odtworzyć.
Niejednokrotnie mówię, aktywa można wybudować siłami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, ale odtworzyć całą kadrę inżynierską, konstrukcyjną, to jest bardzo ciężkie. To jest proces długotrwałowy. Musimy za wszelką cenę zachować miejsca pracy, tworzyć miejsca pracy, ale tworzyć miejsca pracy w nowych technologiach. Również taki sam plan w 2015, w lutym, tu mam dokument, był opracowany przez zarząd Orlenu. Tak zwana optymalizacja struktury grupy Orlen, desinwestycje. Z tego planu, proszę Państwa, wynika, że miały przestać istnieć i być sprywatyzowane takie spółki jak Solino, Orlen Cold Trans, Orlen Projekt, Orlen Ochrona, Anwil, Orlen Cuk i Rafineria Trzebinia. Czyli to jest 7 spółek. Ale proszę Państwa, to nie 7, to 30 spółek miało zniknąć, które zabezpieczają interes Orlenu. Ten dokument jest z 2015 roku, ze stycznia. Gdyby to się stało, Orlen przestałby istnieć, proszę Państwa. Orlen nie miałby siły, nie miałby możliwości inwestowania, nie miałby możliwości rozwijać gospodarki. W 2015 roku sprzedano w tamtym czasie jedną z strategicznych spółek, Orlen Transport. Sprzedano to spółkę funduszowi. Spółkę, która była praktycznie monopolistą w dostarczeniu paliw ciekłych na nasze stacje. Oczywiście fundusz zarządzał tą spółką, ale nie robił procesów inwestycyjnych. Traciliśmy flotę. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy tej spółki nie odkupili 2 lata temu, nie dokapitalizowali, nie zwiększyli floty samochodów, co by było w czasie COVID-u, co byłoby w trakcie kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, co byłoby z całym łańcuchem logistyki. Nie moglibyśmy dostarczyć paliw do naszych stacji. Byłoby potężny problem przy wzroście co najmniej 30% wolumenów, a już nie mówiąc, jak niejednokrotnie wolumeny rosną do 100%. I też muszę się, proszę Państwa, odnieść do danych, które są oczywiście, że prawdziwe, ale są również i publikowane. Zyski przez 7,5 roku Orlenu to 84 miliardy złotych. To są zyski, które zostały częściowo odebrane mafią paliwową. Zyski Orlenu od 2008 do 2015 roku to jest 2 miliardy 900. To nie wystarczyłoby odtwarzać tak naprawdę majątku Orlenu. Czyli nie wystarczyłoby zabezpieczać interes państwa, przecież to jest infrastruktura krytyczna. Środki na inwestycje, które już wydaliśmy przez 7,5 roku, to jest 94 miliardy złotych. Środki, które wydano przez 8 lat, od 2008 do 2015, to jest zaledwie 24 miliardy. To jest 3 miliardy rocznie, proszę Państwa. To tak jak podkreśliłem, nie wystarczało na odtworzenie tego majątku. Ale również Orlen ma inne zadania, nie tylko zadania biznesowe i nie tylko zadanie związane z bezpieczeństwem naszego ukochanego kraju, ma też zadania społeczne, jak o taka duża firma musi spełniać zadania społeczne. W tamtych latach na zadania społeczne to była kwota przez 8 lat 69 milionów. Dziś na zadania społeczne bez roku 2023 jest to kwota 802 miliony. Proszę, zobaczcie sobie, jaka to jest skala. I na tym miałem dziś przemówienie skończyć. Ale jeszcze muszę powiedzieć parę słów, prawdziwych słów. Do tego zobowiązali mnie pracownicy firmy Orlen. Ludzie, którzy przez te lata budowali siłę Orlenu. Menadżerowie tego Orlenu prosili mnie, bym zabrał głos w ich imieniu.
I pragnę jeszcze raz powiedzieć liderom opozycji, którzy bardzo często kłamią lub mijają się z prawdą w zakresie prywatyzacji Lotosu. To jest, proszę Państwa, kłamstwo. Pragnę zaznaczyć, że aktywa Lotosu stały się integralną częścią koncernu Orlen. Zarówno aktywa Lotosu, jak i aktywa PGNiG-u stały się integralną częścią Orlenu. Jest to proces połączenia poprzez przejęcie. W ten sposób Skarb Państwa wzmocnił swoje posiadanie w narodowym koncernie. O tym się nie mówi, że w tamtym czasie Skarb Państwa miał 27% udziału w Orlenie. Był Orlen możliwy do przejęcia. Dziś Skarb Państwa w Orlenie ma 49,9. A jeżeli, proszę Państwa, chodzi o rafinerię gdańską, to rafineria, proszę Państwa, gdańska została wydzielona z aktywów Lotosu jako osobna spółka. I dziś rafineria gdańska jest integralną częścią grupy Orlen. Posiada również, Orlen posiada w niej 70%, 30% udziałów posiada Saudi Aramco. Czyli rafineria jest w pełnej kontroli przez grupę Orlen. Dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że chcąc dokonać procesu fuzji, którego ci panowie powinni dokonać 30 lat temu czy 20, tak jak inne europejskie firmy, byśmy mogli konkurować na rynkach europejskich. Musieliśmy spełnić warunki Komisji Europejskiej, ponieważ była to koncentracja dwóch konkurencyjnych firm. Komisja Europejska nakazała zbyć 30% aktywów rafinerii Lotos. Rafinerii, a nie aktywów całych Lotosu. Panowie, panie z Brukseli, to było generalnie konieczne, by ten proces przeprowadzić. A jeżeli mówimy o wycenach, i mówią to politycy, którzy nie mają pojęcia, ile międzynarodowych firm pracowało przy wycenie. Nie mają pojęcia, że jeszcze wycenia się synergie, które uzyskujemy poprzez połączenie, jest to 20 miliardów złotych. Już w tym roku uzyskaliśmy około 400 milionów w synergii. To też jest bardzo ważny element. Wspólny zakup ropy. A zapominają powiedzieć prawdy, że dziś Orlen za pierwsze półrocze odprowadził danin do państwa i do samorządów ponad 36 miliardów złotych. Za cały rok na pewno będzie to kwota powyżej 50 miliardów złotych. To jest kwota, za którą sprzedano od 2008 roku do 2015 roku około 1000 spółek w Polsce. I nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy jako Polak, już nie jako prezes Orlenu. Ta firma dba o bezpieczeństwo państwa. Ta firma jest piątą firmą na świecie najszybciej rozwijającą się. To nie są dane polskich instytucji, tylko dane instytucji międzynarodowych. Piątą firmą najbardziej rozwijającą się na świecie. Czempionem naszej gospodarki. Firmą, z której możemy być dumni. Czy to jest normalne, że atakuje się taką firmę, która gwarantuje nam bezpieczeństwo, stabilność? Proszę Państwa, ja nie widziałem tych polityków przed obcymi międzynarodowymi koncernami, by protestowali. To co, protestują i podważają wiarygodność polskiej firmy, która tak mocno dba o bezpieczeństwo Polski i regionu? Czemu ma to służyć? Firma, która zabezpiecza nas, firma, która poprzez procesy połączenia może stabilizować ceny. Dziś i w ciągu 2 lat mieliśmy jedne z najtańszych paliw w Europie. To właśnie dzięki tym wszystkim procesom, które zorganizowaliśmy, które zrealizowaliśmy, to dzięki temu dziś mamy jedne z najtańszych paliw w Europie. To my dziś chronimy rynek polski. To my chronimy dziś gospodarkę. To my dziś robimy te inwestycje. I szanowni Państwo, obojętnie czy są wybory, czy nie, niegodne jest atakować firmę, która gwarantuje nam bezpieczeństwo. To jest niegodne, niemoralne i wręcz szkodliwe dla tego kraju. I mówię to jako nie prezes, no między innymi obywatel tego kraju. Mam prawo to powiedzieć.
ekspansja inwestycyjna, która ma przede wszystkim stworzyć niezwykle ważny, istotny, a przede wszystkim bezpieczny region. Warto przypomnieć, że zrealizowaliśmy tor żeglugowy ze Szczecina do Świnoujścia 12,5 metra, pozwalający na przyjmowanie w Szczecinie znacznie większych jednostek. Parę dni temu został oddany terminal promowy w Świnoujściu, nowy terminal, znacznie większy i pozwalający również na obsługę większych jednostek. W zasadzie już jest zakończony, myślę o tym będzie mówiła pani minister Trzeciakowska, trzeci stokarz w gazoporcie. Dla nas niezwykle istotne, został zakończony, wybudowany i zakończony pirs eksportowy, a więc gaz nie tylko będzie do Polski wpływał, ale i również będzie wypływał w ramach sprzedaży. No i szanowni państwo, w zasadzie dzisiejsza decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która dała nam zgodę, a więc uzyskaliśmy pozwolenie środowiskowe na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Kolejny element inwestycyjny, niezwykle ważny. Zgodnie z tym zakończył się już pierwszy przetarg w zakresie analizy nawigacyjnej, pozwalający na rozpoczęcie budowy nowego podejścia do właśnie tego portu, no i do gazoportu, do zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Po polskich wodach, już nie po naszych sąsiadów, ale po naszych wodach, rozpoczynamy realizację tej inwestycji. No i dzisiaj niezwykle ważny dzień, również dla tego miejsca, które chyba również było przewidziane do prywatyzacji, a więc port, który odkupił stocznię Gryfia w Świnoujściu, dzisiaj poprzez przetarg, który został zorganizowany i najlepszą ofertę złożył właśnie Orlen, dzisiaj rozpoczynamy niezwykle ważną inwestycję w postaci budowy portu offshore'owego. 1000 miejsc pracy, mamy nadzieję, że to zwielokrotni jeszcze ilość tych miejsc pracy, a przede wszystkim stworzy niezwykle ważne miejsce, jeśli chodzi właśnie o ekspansję, jak to nazywamy, na Morze Bałtyckie, bo to stąd się rozpocznie właśnie transport na Morze Bałtyckie turbin, a przede wszystkim całej infrastruktury offshore'owej. Niezwykle ważna, niezwykle potrzebna i konieczna rzecz. To też jest niezwykle ważne, że a do tej pory nie było to takie pewne, te turbiny nie pojadą z Sassnitz albo z Renne na Borholmie, pojadą ze Świnoujścia. I myślę, panie prezesie, że nie poprzestanie pan tylko na polskich koncesjach, i tu gratuluję, które pan uzyskał, ale i również cały Bałtyk będzie zasilany z tego portu właśnie w morską energetykę wiatrową, a koncesje na całym Bałtyku również trafią do Orlenu, czego serdecznie życzę. Dziękuję. To jest dobry i ważny dzień dla spółek, bo to jest zawsze duża satysfakcja, kiedy skończy się ten czas pracowania w tle z dokumentami i zaczyna się pracować w terenie. On paradoksalnie jest najprostszy, przychodzi najpóźniej i daje najwięcej satysfakcji. To, co wcześniej niewidoczne dla postronnych, jest trudne, wymagające i gratuluję, że udało się to osiągnąć w zakładanych terminach, bo to oznacza, że jak zawsze zresztą dotrzymujemy i harmonogramów, i słowa. To jest bardzo ważny dzień i bardzo dobry dzień dla regionu. O tym mówił pan prezes, o tym mówił pan minister. Świnoujście w tej chwili jest centrum offshore'owym, centrum offshore'owego świata zachodniopomorskim. Bije serce offshore'u polskiego i rzeczywiście, mam nadzieję, bałtyckiego nie za długo, ale również serce energetyczne kraju tutaj się przeniosło. Tutaj wychodzi nasz korytarz życia Baltic Pipe.
który zapewnił nam w momencie, kiedy wojna energetyczna wybuchła z całą mocą bezpieczeństwo energetyczne dzięki zakupom, których dokonał PGNiG w grupie Orlen. Byliśmy bezpieczni zeszłej zimy, ponieważ udało się dokończyć przed terminem Baltic Pipe, 3 miesiące przed terminem, tego nikt nie docenia. Dokonał tego państwowy Gaz System i udało się zakontraktować gaz w dobrych cenach. Tego dokonał PGNiG z grupy Orlen, za co bardzo dziękujemy. Tutaj również, szanowni państwo, jest nasza druga brama północy. Terminal LNG, który pracuje, imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który pracuje i dostarcza błękitne paliwo do naszych domów i do gospodarki. I rzeczywiście rozbudowujemy go. I znowu jesteśmy w terminach, on powstanie na tyle szybko, żeby zapewnić bezpieczeństwo i z tym pirsem dodatkowym dodatkowy eksport. Tak, to prawda, panie ministrze, tak, to prawda. I on również obsługiwany jest statkami, które leasinguje Orlen i Orlen dostarcza to paliwo do naszych domów. Tutaj również jest port Szczecin-Świnoujście, który również bezpieczeństwo energetyczne naszemu krajowi zeszłej zimy zapewniał, bo to tutaj dobijały statki z węglem, który później był kierowany do domów, do gospodarstw domowych wszystkich obywateli. Serce energetyczne kraju przenosi się na północ w dużej mierze i do zachodniopomorskiego. I te inwestycje, o których mówił pan prezes, o których mówił pan minister, jeszcze jest tunel, który długo był niemożliwy, a stał się faktem. Niemożliwe nie istnieje, proszę państwa, jeżeli zarządza się dobrze i ma się dużo motywacji. Tutaj jest ten pogłębiony tor wodny do Szczecina, tutaj powstała fabryka Vestosa i tutaj powstaje port instalacyjny, ta perła w koronie, bo to jest bardzo niezwykły port. Państwo możecie to na tych zdjęciach oglądać, ale żeby sobie zobrazować skalę tego, co się starzy, to proszę sobie wyobrazić łopatę, śmigło, które ma 38 pięter. Proszę sobie wyobrazić gondolę, tą serce turbiny offshore'owej, która waży tyle, co 17 w pełni załadowanych tirów. I to właśnie stąd, z tego pirsu, statki, które będą się musiały opierać na wzmocnionym dnie, żeby załadować to na siebie, będą to wywozić na pola offshore'owe i budować naszą niezależność energetyczną. Bo proszę państwa, myśmy byli i jesteśmy bezpieczni energetycznie w tym horyzoncie krótkim, ale żebyśmy byli bezpieczni energetycznie na lata, na dziesięciolecia, to my potrzebujemy dokonać fundamentalnej zmiany naszego miksu energetycznego. Fundamentalnej zmiany. Po co my to robimy? Po to, nie po to, żeby zmienić, tylko po to, żeby wszyscy Polacy, polska gospodarka i inwestorzy, którzy będą budować z nami nasz dobrobyt, mieli stały, duży wolumen akceptowalnej cenowo stabilnej energii elektrycznej. To jest wyzwanie na miarę stulecia. My w tej chwili w tym procesie jesteśmy i tak jak bezpieczeństwo energetyczne nas wszystkich, naszych domów, naszych małych, dużych, średnich, wielkich przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, zapewniały spółki energetyczne z domeny Skarbu Państwa. To one ten węgiel dowiozły, one zakupiły ropę, one zdywersyfikowały kierunki dostaw, one zapewniają paliwo. Tak również w tym procesie transformacji jest ich kluczowa rola, proszę państwa. Kluczowa rola dużych koncernów energetycznych, które w tym procesie biorą i będą brały udział. Bo ten miks przyszłości, proszę państwa, to jest wielkoskalowy atom w podstawie, to jest oczywiste. Potrzebujemy stabilnej energii w podstawie, ale w uzupełnieniu potrzebujemy elastycznych źródeł gazowych, potrzebujemy małego atomu SMR-ów i potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, w tym najbardziej stabilnego z niestabilnych, czyli offshore'u. I tak się składa, że spółka Orlen wszystkie te inwestycje ma w swoim wolumenie. Mają je również inne spółki energetyczne, inne koncerny energetyczne z domeny Skarbu Państwa, mają je polskie elektrownie jądrowe, Gaz System przy tym pracuje, polska spółka elektroenergetyczna PSE, która jest operatorem naszych sieci, które też musimy rozbudować. 61 miliardów w to włożymy. I to jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali, proszę państwa. My w ten sposób budujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i kapitał ma narodowość. Bo to, o czym mówił pan prezes, za co bardzo dziękuję, to jest wartość dodana.
Bo do tych wielkich inwestycji, megaprojektów, które musimy wykonać i wykonamy, na czas, w harmonogramie, dotrzymujemy słowa, musimy zrobić szereg inwestycji towarzyszących. Port offshore'owy, który będzie dostarczał komponenty do farm. Drogi, koleje, specjalny dedykowany pirs do elektrowni jądrowej, który dostarczy tam również wielkie komponenty. To są kolejne miliardy złotych, które pompowane są w lokalne gospodarki. Krajowa na tym zyska bardzo, ale również te lokalne, a może przede wszystkim te lokalne. To jest ta wartość dodana.